Dedal i Ikar. Dawno temu wyspą Kretą rządził król Minos. Dumny i chciwy, nie chciał dzielić władzy ze swymi braćmi. Mówił: królestwo jest moje, ja jestem ulubieńcem bogów. Posejdonie, ześlij mi byka, którego zabiję tobie na ofiarę. Pokaż ludowi Krety, jak wielką łaską cieszę się wśród bogów. Zgoda, odparł władca mórz. O bogowie, jest zbyt piękny, bym go poświęcił na ołtarzu Posejdona. Oszukam go, zabiję innego byka. Małoż to mam herlawych stworzeń wśród stada? Lecz oszustwa nie sposób ukryć przed bogami. Rozgniewany Posejdon prosi boginię miłości Afrodytę: ześlij nieszczęście na rodzinę zarozumiałego Minosa. Za karę Pazyfae, żono króla Minosa, urodzisz dziecko, które w połowie tylko będzie człowiekiem. Nazwiesz go Minotaurusem i będzie on postrachem Krety. Na Zeusa, uciekaj, kobieto! Ten straszliwy Minotaurus zjada ludzi! Oby bogowie zesłali na nas ratunek! Bogowie całkiem odwrócili się od króla Minosa. Jeśli nikt nie znajdzie rady na potwora, zginiemy my i nasze zwierzęta. Tak mówi wyrocznia. Żyje na wyspie Krecie, z dala od swej ojczyzny Aten, wielki budowniczy i mistrz zwany Dedalem. Tylko on może ci pomóc, królu Minosie. Co radzisz, Dedalu? Mistrz odparł. Zbuduję ci w mieście Knossos wielką budowlę z 1000 zakrętów i ślepych korytarzy. Tam ukryjesz Minotaurusa. I stało się, jak radził Dedal. W budowli zwanej labiryntem ukryto Minotaurusa, który już nigdy nie miał zagrażać poddanym króla. Król Minos hojnie obdarował Dedala i jego syna Ikara, lecz nie pozwolił im opuścić Krety. Tu zostaniecie aż do śmierci, taka jest moja wola. Co mi po skarbach i sławie, synu? Król nie pozwala nam wrócić do rodzinnego miasta Aten. Poleciałbym tam na skrzydłach, jak te żurawie. Co robisz, ojcze? Sklejasz ptasie pióra woskiem? Przytaknął stary Dedal. Przypniemy skrzydła, synu, i ulecimy stąd jak ptaki, do ojczyzny. Oto nadeszła długo oczekiwana chwila, Ikarze. Wypróbuję skrzydła, które sam zbudowałem. Czekaj na mnie, wrócę po ciebie. Bywaj. O bogowie z niedostępnego Olimpu, czyż stary Dedal nie jest wam równy wiedzą i władzą? A może was przewyższam? Żaden człowiek nie wznosił się dotąd w niebo. Lecimy, synu. Pamiętaj tylko, abyś nie zbliżał się zbytnio do palących promieni słońca, które mogą stopić wosk. A teraz żegnaj na zawsze, królu Minosie. Spójrz, ojcze, jak bezradnie biegają królewscy strażnicy, którzy pilnować nas mieli jak oka w głowie. Wyżej, tato, wyżej! Jak wielki orzeł szybował Ikar, aż wyspę niewoli osnuła mgła. Ale czy nie nazbyt blisko ostrych promieni słońca? Czyżby zapomniał o przestrogach ojca? Zapomniał. Słońce stopiło wosk, którym zlepione były skrzydła. Pióra, jedno po drugim, opadały jak liście. Zawołał Ikar: ojcze, ratuj! Ale stary ojciec nic nie mógł na to poradzić. Z całej siły bił skrzydłami powietrze, chcąc ratować jedynaka, który nie posłuchał mądrych przestróg. Niestety. Ikar jak kamień spadł do morza. Złociste pióra z jego skrzydeł długo jeszcze pływały po falach. Stary rybak, który to widział, uciekł przerażony. O bogowie, czemu żeście mnie tak srodze doświadczyli? Czy dlatego, że chciałem wam dorównać? Teraz wiem, że zgubiła mnie pycha. Pieszo odszedł nieszczęśliwy Dedal w kierunku ukochanego rodzinnego miasta Aten. Zaś po jego synu otchłań, w której utonął, zwie się odtąd Morzem Ikaryjskim.